Cześć, tu Inga ze Skriwanek. Witam Cię bardzo serdecznie na naszym kanale i w kolejnym odcinku z serii o Polsce. Może dostałeś zaproszenie na polskie wesele, a może jesteś zainteresowany, jak wyglądają te uroczystości w moim ojczystym kraju. Jeśli tak, to pozostań ze mną, zaraz Ci wszystko opowiem, żebyś wiedział wszyściutko o weselach w Polsce. Polacy bardzo lubią świętować, a zawarcie małżeństwa to jedno z tych przełomowych momentów w życiu. Dużo jedzenia, dużo alkoholu, mnóstwo zabawy i tańca. Tak w skrócie wyglądają właśnie wesela w Polsce. Ale na początek kilka podstawowych informacji i słownictwo. Musisz wiedzieć, że ślub i wesele w Polsce to dwie różne rzeczy. W skrócie, ślub to uroczystość formalna, prawne zawarcie małżeństwa. W Polsce ślub może być kościelny, który odbywa się przed duchownym, lub cywilny, który odbywa się przed urzędnikiem stanu cywilnego. Wesele natomiast to impreza o swobodnym charakterze organizowana zaraz po ślubie. Para młoda, państwo młodzi, nowożeńcy, pan młody, pani młoda, tak właśnie określa się osoby, które biorą ślub. Świadek i świadkowa to osoba bliska dla nowożeńców, na przykład przyjaciel. Pomagają oni w przygotowaniach do ślubu, podpisują też dokumenty przysięgi małżeńskiej. Często sprawiają, że ten niezwykle stresujący dzień ślubu upływa parze młodej znacznie łatwiej i przyjemniej. Można się też spotkać z określeniami druhna lub drużba, chociaż korzysta się z nich nieco rzadziej. Narzeczeni natomiast to dwie osoby, które się zaręczyły i są przed ślubem. Zdarza się też tak, że para młoda zaprasza niektórych gości tylko na ceremonię ślubu, a nie na wesele, dlatego warto czytać bardzo dokładnie zaproszenie, żeby mieć pewność, na którą część jesteśmy zaproszeni. Dodatkowo coraz częściej para młoda zgadza się na to lub decyduje się na to, aby nie obchodzić hucznie wesela, tylko spędzić ten czas po ślubie, po zawarciu związku małżeńskiego właśnie w gronie najbliższych osób. Tradycyjnie para młoda nie powinna wysyłać zaproszeń drogą pocztową, tylko wręczyć je osobiście, tak na 3 do 5 miesięcy przed uroczystością, tak aby goście właśnie mogli się na tą uroczystość przygotować. Natomiast czasy się zmieniają i nie zawsze jest to możliwe, dlatego spore grono osób decyduje się właśnie na wysłanie zaproszeń drogą listowną. Jeśli się zastanawiasz, jakie wesela mają miejsce w Polsce, nie ma tutaj reguły, tradycje się zmieniają, nowe nawyki powstają, ale core, ten fundament również pozostaje. Polska mimo wszystko jest krajem katolickim, a najpopularniejszą formą ślubu jest ślub kościelny i właśnie taki kościelny, tradycyjny ślub z weselem Wam właśnie opiszę. Tradycyjnie uważa się, że najlepszym dniem na zawarcie związku małżeńskiego jest sobota. Ceremonia msza w kościele rozpoczyna się pomiędzy 13 a 15 godziną najczęściej i trwa około 1,5 godziny. Po mszy wszyscy goście opuszczają świątynię jako pierwsi, ustawiają się na zewnątrz i dopiero po nich wychodzi para młoda. Wtedy to goście obsypują parę młode płatkami kwiatów, ryżem lub monetami, tak jak właśnie tradycja głosi i tak jak jest to praktykowane od wieków. Przed kościołem wszyscy goście składają życzenia parze młodej, wręczają kwiaty oraz ewentualnie koperty z pieniędzmi. Większe prezenty są już raczej wręczane na sali weselnej. Po ceremonii kościelnej wszyscy goście wraz z parą młodą w ozdobnym aucie na czele udają się orszakiem weselnym ku miejscu, w którym właśnie wesele ma się odbyć. W mniejszych miejscowościach zdarza się tak, że tworzą się tak zwane bramki weselne, czyli po prostu mieszkańcy z okolicznych wsi schodzą się, tworzą sznur, trzymają się za ręce i w ten sposób zatrzymują cały ruch. W tym momencie właśnie pan młody musi wyjść i dać im jakiegoś fanta, tak aby mógł wykupić pannę młodą i przejechać z nią dalej. Najczęściej tym fantem jest właśnie alkohol. W większych miastach ta tradycja już nieco zanika, co nie zmienia faktu, że są wciąż takie osoby, które ją praktykują. Przed weselną salą młodych witają rodzice z chlebem, solą i wódką. Młodzi wówczas jedzą chleb i wypijają wódkę naraz, rzucając kieliszki za sobą. W tym momencie właśnie impreza weselna może się rozpocząć i trwa 2 dni. Tak, wesela w Polsce trwają 2 dni i drugi dzień nazywany jest poprawinami. Jeśli chodzi o jedzenie, przygotuj się na to, że nie ma żadnej mowy o diecie. Na polskim tradycyjnym weselnym stole jest mnóstwo jedzenia.
taką kolację rozpoczyna się od dwudaniowego posiłku, który składa się z zupy, najczęściej jest nim rosół, ale oczywiście w zależności od upodobań pary młodej i gości może ta zupa się zmienić na jakąś inną, którą po prostu lubią. A drugie danie to najczęściej jest to są różne rodzaje mięsa, ziemniaki oraz surówki. Po takiej kolacji na sali weselnej pojawia się tort, który muszą przekroić Państwo młodzi jako pierwsi i poczęstować siebie nawzajem kawałkiem tortu. Dopiero później mogą dzielić się nim z innymi gośćmi. W trakcie wesela na bieżąco pojawiają się szynki, sery, galaretki mięsne i inne cuda wianki tradycyjnej polskiej kuchni. Dodatkowo stół nigdy nie jest pusty, wódka jest tym alkoholem i tym napojem, który musi pojawić się tam obowiązkowo. Dodatkowo co jakiś czas goście śpiewają gorzko, gorzko, żeby skłonić pana młodego i pannę młodą do pocałunku. Kolejnym ważnym elementem, którego nie może zabraknąć na polskim weselu, jest to taniec. Polacy dużo tańczą i uwielbiają tańczyć, dlatego przygotuj się i uzbroj się w wygodne buty, bo na parkiecie spędzisz na pewno parę dobrych godzin. Pierwszy taniec natomiast musi odbyć się pomiędzy panem młodym i panną młodą. Ich pierwszy taniec to jest moment, do którego oni przygotowują się nawet kilka miesięcy i jest to szczególny, bardzo magiczny dla nich moment. Wesele najczęściej kończy się nad ranem, ale nie myśl sobie, że to jest koniec końców, bo w niedzielę około godziny 13 czas na rundę numer 2, czyli czas na poprawiny. Jest ona bardzo zbliżona do poprzedniego dnia, natomiast mniej formalna. Jest to moment, gdzie możemy dojeść tort, dopić wódkę, która została i najczęściej ludzie się bawią do około godziny 19-20 tego drugiego dnia. Na zakończenie chciałam tylko powiedzieć, że wesela mogą się od siebie różnić, również jest to zależne od tego, w którym regionie Polski wesele się odbywa. Różne tradycje, nowe tradycje mogą się pojawiać, a starsze niektóre mogą pójść w zapomnienie. Natomiast to, co Ci przedstawiłam, to jest takie typowe, katolickie, kościelne wesele, które właśnie odbywa się w Polsce. Mam nadzieję, że już wszystko wiesz, a przynajmniej, że udało mi się przedstawić Tobie, jak wyglądają śluby i wesela w Polsce. Jeżeli będziesz miał możliwość na taki pójść, to będziesz czuł się już swobodnie i swojsko. Daj nam łapkę w górę, jeżeli podobał Ci się filmik i koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, żeby nie ominąć żadnego kolejnego odcinka, bo więcej odcinków o Polsce już niebawem. Także my się widzimy niedługo. Do zobaczenia. Cześć!